Zaczyna się, moi drodzy, zaczyna się. Gra stworzona przez Trojen. Ej, to jest taki ten. Ale stare logo systemu, kurde. I stary dźwięk swoją drogą. To jest taki, wiecie, chwyt. Bo gra została stworzona przez użytkownika Trojen. Wiecie, Trojan, rozumiecie, o co chodzi? Dobra, mam wpisać swoje hasło, tak? No. I co, odpalasz się? Welcome back. Ej, to jest autentycznie moja tapeta, którą mam na komputerze. Co jest grane? Weźmy sobie, odpalmy klasycznego Painta i sobie coś namalujmy. O, patrzcie na to. Wiecie, kto to jest? To jest biedronkarz. To jest Jim, patrzcie. Napiszę jeszcze, podpiszę. Patrzcie, to jest Jim. Widzicie? To jest ten, który się reklamuje na każdym możliwym kanale. Nie szanujemy takich ludzi na tym kanale. Co tu mamy jeszcze? Może w pinballa zagrajmy. Kiedyś się grało, kurcze pieczone, w pinballa na Windowsie XP-ku. Dobra, lecimy. Myk! O, dobra, dobra, dobra. Ja zawsze słaby w pinballa byłem, muszę wam powiedzieć, tak szczerze. Zawsze słaby byłem w to, ale może teraz delikatnie skill po latach wróci, kurcze. Myk! No, dobra, już działa, działa. Już myślałem, że się coś zepsuło. No kurde, widzicie? Stary, a głupi. Nie potrafi nadal grać w tego pinballa zasranego. Dobra, wychodzimy stąd. Wejdźmy sobie w opcję. Window mode. Streamer mode. Co, myśliście, że nie znajdę tej opcji, co? Jeszcze gra by mi tutaj, kurde, odwaliła jakieś szajsy i by mi zlikowała, gdzie ja mieszkam, nie? Bez przesady. Co my mamy na mailu? Swoją drogą, fajny mam mail, prawda? micha532@email. Ale tutaj nic nie działa. Dobra, to może posurfujmy sobie w internecie, jak to zawsze było. Ale czekajcie, zanim odpalimy internet, bo tu jest jeszcze jedna gra, którą pominąłem. Saper. O, graliście kiedyś w Sapera? Powiedzcie, że graliście kiedyś w Sapera. Ja to byłem mistrzem w Sapera, kiedyś mi się udało wygrać. Ale no teraz niestety z roku na rok coraz gorzej mi idzie granie w Sapera. To jest prawdziwy Saper, a nie tam jakiś Saper z Windowsa 10, czy tam z 8, czy z innych późniejszych systemów operacyjnych. Bardzo słabo. Dobra, co chcemy wpisać w internecie? Jim2418. Może wyszuka mi kanał tego, kurde, biedronkarza. 325 zdjęć, czyli mam rozumieć, że Jim już w tamtych czasach przysłał swoje sweetfocie na Instagrama, którego jeszcze nie było. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ej, ty, dobre nadruki tutaj są, powiem wam szczerze. Dobre nadruki tutaj są. Widać, że Jim to jest grafik z pasji, tutaj robił zdjęcia, nie jak co po niektórzy się sprzedają. Nie będę wskazywał palcami kto. Jaki error? Ej, co jest grane? Co? Blue screena dostałem. To start your download, press the button labeled download now. Co to za Kinito Pet jakiś śmieszny? Każe tutaj siebie pobrać, ta? To jak trzeba siebie pobrać, no to pobieramy. Co mi szkodzi? Może to coś fajnego będzie, a tylko chciałem zobaczyć sweetfocie Jima, kurde, a tu mi jakieś śmieszne albo nieśmieszne rzeczy mi w sumie wyskakują. Dobra, tutaj mamy jakieś wyjaśnienie, czym jest ten Kinito Pet. Dobra, no to niech się instaluje. Na spokojnie. To nie może być coś złego, prawda? Prawda? Jakiegoś maila dostałem. Ej, chcę maila zobaczyć. O, patrzcie, są tutaj moi znajomi, wszyscy na Steamie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I co teraz mi powiesz, panie Kinito Pet? Kazałeś się zainstalować. Ty, jakieś jajo mi wyskoczyło na środku monitora. Co jest, ty? Budzimy go. Wstawaj. Oh, hello there. Stary wstał, rozumiecie to? However, you can just call me Kinito, and together we are going to become the best of friends. So since you now know my name, what is your name? Jak ja się nazywam? Stachu. Siema, jestem Stachu. Stachu? Tak, jestem świadom swojego imienia i świadom swojego wyboru, panie kolego. Oh, in that case, nice to meet you. Miło mi cię również poznać. Patrzcie, jak se ładnie surfuje, kurde, taki to pożyje. No, jakie pytania chcesz mi zadać? Jaki jest mój ulubiony kolor? Red. Jaką chciałbym mieć supermoc, ta? Jaką chciałbym mieć supermoc? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, Wow, that sure does sound super. Spadaj stąd. Czy chcę posłuchać historii Kinito? Czy chcemy słuchać tego lania wody i bajkopisarstwa? No lubimy słuchać historii, więc dobra. Niech będzie. New beginnings. I look like Kinito. Kinito was home when a package came to the door. But who was it from and who was it for? It was for Kinito, as he soon realized. So he eagerly ripped it open to see what was inside. To show you his skills and all he could do. So why wait? The adventures lie ahead. So together we can play games, search the world, and leave no story unread. The end. No bajkopisarstwo na wysokim poziomie, muszę przyznać. Ten to ma dopiero kurde odklejkę od rzeczywistości. Co on robi? Ej, halo, oddawaj mi myszkę. A, on dla mnie grę stworzył. On dla mnie grę stworzył. Możemy sobie grać z gry w grę. Welcome to the web world. Okej, co tu mamy? Kinito. Okej, no to tu mamy Kinito, to jest sam Jade, przepraszam, nie jadę tylko Jade. Dobra, start, let's go. Ty, nawet fajnie ta gra jest zrobiona. Gra w grze normalnie, czajecie to? To trzeba mieć naprawdę 300 IQ. Dobra, gdzie ja jestem? Ej. Dobra, teraz mogę grać. Idziemy do domku. Tam jakiegoś maila dostałem. Okej, mamy pomóc w naprawie domku sama, tak? Znaczy to nawet nie chodzi o sam domek, a po prostu mamy mu pomóc w naprawie czegoś. Okej. Dobra, zamkniesz ty się? No, ładuj się szybciej. Hi there. What seems to be the issue today? Well, you see, my house has not been kept in the best shape. Pierwsze zadanie jest takie, żeby wyczyścić mu chatę z tych pajęczyn, w sensie ścianę z tych pajęczyn i po prostu posprzątać, tak? Czyścimy, czyścimy, czyścimy. Co to było? Ja to widziałem. Coś mi mignęło przed chwilą. Się boję, że zaraz coś wyskoczy i się wydrze na mnie, nie? Te gry są naprawdę bardzo nieprzewidywalne. Wow! Amazing! For the next task, I would like you to paint my wall. Dobra. Na jakiś kolor mamy pomalować mu ścianę, więc ja pomaluję na mój ulubiony kolor, czyli niebieski. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale tak naprawdę was oszukałem, bo ja lubię kolor niebieski, więc ładnie was sprankowałem, prawda? Powiedzcie, że daliście się nabrać. O, i zrobimy tak, że tutaj zrobimy takie, takie wzorki zrobimy. O, patrzcie, widzicie? Umiecie tak? O, prawie jak flaga, nie? Super! Dobra, teraz musimy udekorować mieszkanko, więc spoko, robimy coś takiego. O, dwie półeczki. Coś nierówno są. O, teraz jest lepiej. Zrobimy tak. Tu damy sobie okienko, łóżeczko. Mamy jakąś, nie wiem, szafeczkę? Przydałby się budzik blisko. Ty, żadnej szafki nie ma. Ej, ale bieda trochę tutaj jest. A co to jest? O kurde, ty, to są zwłoki czyjeś. O matko boska, ja się zastanawiam, co to kurde jest. O cholera jasna, ale dałem ciała w tym momencie. Jezus Maria, ty. Delikatnie se podgłośnę. Podgłoście sobie. Siema. Thank you for helping out Sam. If you like, you can print out your work. Or just press next to continue. Okej, troszeczkę to za głośne było w mojej opinii. Tak, jest wszystko w porządku, Kinito, masz 100% rację. Dobra, chyba musimy do następnego domku iść, tak mi się przynajmniej wydaje. Może tutaj musimy iść. Ej, chwila, moment, ty. To tutaj mam iść z powrotem? Gdzie ja mam iść? Ty weź mi powiedz, Kinito, gdzie ja mam iść? Może do domku na drzewie? Ty, gdzie jest ten domek? Bo ja ślepy jestem, O! Teraz nagle się otworzył. Co tutaj się dzieje w tej gierce, przepraszam bardzo? A, czyli będziemy teraz... Jellyfish needs your help to fix her toys. Grab parts of the conveyor belt to put the pieces back together. Różowy gnojku, czy ja mogę się odezwać? Let's get this game started. Dasz mi się odezwać? Czyli ta gra będzie polegała teraz na tym, ta minigierka będzie polegała teraz na tym, że ja będę musiał pomóc temu przyjacielowi Kinito, tej meduzie. Dobra. Nawet kurde odezwać się nie mogę. Siema meduza. Meduza oficjal. Dobra, auto mamy zrobić, spoko. Myk, nie to. To? O, mamy to. Wow, that's amazing! Czemu ona się tak zbagowała, przepraszam bardzo? Dobra, to będzie proste, bo tu mamy te kółeczka i tak dalej, co nie? Ty, serce tu jest. A co się stanie, jak weźmiemy te serce? Okej, mogłem tego nie ruszać. Zepsułem grę właśnie. Co tu się dzieje, przepraszam bardzo? Okej, to miało mnie wystraszyć, tak? No to super, postaraliście się, naprawdę nic tylko pogratulować. O, miśka mamy teraz zrobić, to będzie proste, easy. Dawaj mi tutaj jedną nóżkę, drugą rączkę i drugą nóżkę, dawaj, dawaj, dawaj. A, robota mamy zrobić, spoko. Congratulations! You win a trophy. Thank you for helping out Jane. You did a really good job. Polecam się na przyszłość, Kinito. Dobra, co ty teraz dla mnie wymyśliłeś, kurde, różowy pajacu? Ale fajna fontanna. A, tu mam podpowiedź, że mam iść do treehouse, czyli domku na drzewie. Dobra, spoko, idziemy tam. Jakoś chyba się dostaniemy, co? Ej, muzyka się jakoś dziwnie przerwała. Słyszeliście to? Hide and seek. A, w chowanego się będziemy bawić. Kinito wants to play fun game with you. You must hide. Ej, fajny zegar tu wyskoczył. 11. Oj, trochę głośno się tu odpaliło, co? Trochę za głośno było. Dobra, musimy się przygotować, bo teraz będzie grubo, coś czuję. To będzie prawdziwy Outlast, Silent Hill i Resident Evil w jednym. Mamy grę w grze, że tak to ujmę. Co tu się dzieje? Hello? What are you doing in my swamp? O kurde, Jezus Maria, ty to ten śmietnik sam biegł. Ej, ja go rozpoznaję z daleka, to sam na bank był. Na 100%. Jakieś odgłosy słyszę, ale tak delikatnie, kurcze, pieczone. Najgorsze jest to, że ta gra mi się momentami za bardzo buguje. Przynajmniej mam takie dziwne wrażenie. Co? Nie idź tędy, nie idź tędy. Ty, tam coś jest zablokowane. Coraz mniejsze światło mam. Coś czuję, że zaraz to się dla mnie źle skończy. Ej, żałuję, że ja sobie do tej gry pulsometru nie ogarnąłem. Mogłem o tym pomyśleć wcześniej, kurczę, ale no niestety nie pomyślałem. Dobra, gdzie ten śmietnik sam pobiegł? Sam, wiem gdzie mieszkasz, gnoju. Złożę ci za niedługo wizytę. Się skończy twoje, kurde, cwaniakowanie. Ty, ale dziwna muzyka tutaj w ogóle gra. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Mam nadzieję, że to słyszycie. Nie podoba mi się już ta gra. Oj, nie podoba mi się ta gra. Oh shit. Kurwa. Jezus Maria, ty, co się dzieje? Co to jest? Mam to odpalić? Founded by the Kinito brothers in the early 70s, the Kinito Leisure and Entertainment Company has been grounded in its manufacturing of lovable characters. From its start in plush collectibles to its technological advancements in the Kinito Companion. So join the Kinito family today and unlock the power of Kinito Pet. Visit our website or call now to bring the future right into your home. Kinito Leisure and Entertainment Company, innovating for a better tomorrow. Okej, czyli... Come back to me, reopen the game. Co za kurde śmietnik głupi, co za kurde śmietnik głupi. Mnie tu próbuje na zawał wystraszyć. Ej, czyli dowiedzieliśmy się teraz, że Kinito Pet kiedyś to było coś ala tak jak Tamagotchi. A proszę, ciekawa sprawa. Naprawdę, nie sądziłem, że taki będzie zbieg okoliczności. Dobra, system się odpala na nowo. Zobaczymy, co teraz będzie się działo. Nie powiem, że tutaj, kurde, coraz większe mam obawy, że mnie tutaj ten Kinito to dojedzie niedługo. I tyle będzie z nagrywania odcinków. Welcome again. Dobra, spoko. Dajesz, wczytuj mnie. Jakiegoś maila dostaliśmy. Ty, gra się chyba wyłączyła. Dajcie mi sekundkę. Powracam z zaświatów. Mam przy sobie szklaneczkę wody. Pewnie teraz część z was będzie mnie podejrzewać o picie alkoholu, ale nie, nie piję na odcinkach. Moi drodzy, nie pijcie proszę na odcinkach alkoholu, ponieważ to doprowadza do przeróżnych kompromitacji i mam nadzieję, że jeżeli ktoś ogląda mnie z młodszej widowni, tam ludzie poniżej 16 roku życia, to mam nadzieję, że wy nie pijecie alkoholu, bo jeżeli pijecie alkohol i oglądacie mnie, to z tego miejsca ja się do was nie przyznaję i będę potępiał takie zachowania, ponieważ nieładnie. Nieładnie pić alkohol poniżej 18 roku życia. Alkohol jest tylko dla ludzi powyżej 18 roku życia. I z takim mocnym statementem tutaj chciałem wam dać taką informację, że wróciłem. Teraz pewnie część z was powie, że się obsrałem tej gierki. Chociaż przyznam szczerze, że w pewnym sensie się trochę obsrałem, bo miałem wrażenie, że przez chwilę Kinito odpali mi kompa, bo ja mam ustawionego tak kompa, że po 5 minutach jak nic nie robię, no to on mi wchodzi w stan uśpienia. I przez chwilę miałem wrażenie, że on mi się sam z siebie odpali i Kinito narysuje mi zbereźne obrazki. Ale no Kinito niestety lub stety nie jest jakkolwiek wybitną jednostką, jeżeli chodzi o poczucie humoru. Więc no, Kinito okazał się Kinito i tyle w temacie, nie? Wracamy do giery. To już było, wiecie co? A weźmy spróbujmy tak pod innym kątem trochę kamery ustawmy. O, może teraz tak ustawmy, zobaczymy jak będzie finalnie wyglądać. Najwyżej będziecie się ze mnie śmiać, że mikrofon zasłania mi pół twarzy. Mam nadzieję, że tak nie jest. Best friends forever. Hehehe, widzicie? Jestem najlepszym przyjacielem dla Kinito. Czajecie to? Dobra, jesteśmy z powrotem w gierce. Mamy, jak widzicie, już troszeczkę czasu minęło od ostatniej nagrywki. Dobra, co ty mi tam na tego maila wysłałeś? Mogę wejść na tego maila? Jezu, tu mam swoich kumpli. Dobra, nie będę tutaj stalkował moich kumpli. Ej, ale czekajcie, zobaczmy czy się streamer mode zaakceptuje. Tak, dobra, nadal mamy streamer mode, dobra. Myślałem przez chwilę, że mi się ten śmieszek głupi wyłączył to. Okej. Okay. Tamagotchi Kinito, no. No to już o tym wspominałem, dobra. I nic nowego tutaj nie ma? Chodź tutaj, cymbale jeden. Well, hello again. It seems that our last session was cut. No dawno żeśmy się nie widzieli, kolego. Co ty mi teraz tutaj robisz, ty? To jest ta sama gierka, tylko że jakieś 6 nowych trybów, tak? No dobra, gramy. I co ja mam teraz zrobić tutaj? Let's start with some easy ones to get them all rolling. Is everything going smoothly for you today? No tak, zdecydowanie tak. You have enjoyed using Kinito Pet. Czy podoba mi się granie w Kinito Peta? Tak? Czy podoba mi się korzystanie z tej aplikacji? A co jeżeli zaznaczę nie? Jakiś jumpscare mi wyskoczy? No. No. Jezus Maria, ja się wystraszyłem, że mi zaraz jakieś gówno wyskoczy. Kto jest moim najlepszym przyjacielem? A ja znam taką jedną osobę, na której mogę polegać, której mogę zaufać pod każdym możliwym względem i mnie nie wystawi. Mateusz Pixel. No a mogę napisać z Jakubem Jimem. O! Ej, ty, co ty robisz? Ty, co on mi podgłaśnia system, ty? To jest moim najlepszym przyjacielem, no kurde, mówię ci! Pixel. Dobra, a może wpiszę Jim? Jezu, no, matko, no mogłem od razu zgadnąć, że to chodzi o ciebie. Jezus, ale jak głupi jestem normalnie. Czy mam dużo czasu wolnego? Nie. Okej, that's a shame. However, as your best friend, I'll make sure to change that. Ty nie puszczaj mi oczka, zboczeńcu. Moja ulubiona gra? A, to będzie bardzo proste, bułka z masłem. Oczywiście, że Leaguage of Legunde. Nie wiedzieliście, że jestem mistrzem w Lola? Co mam rysować dla ciebie? Co mam dla ciebie narysować? Co ja mam narysować? Okidoki, task 1. Paint me a picture that represents happiness. Czyli mam narysować coś, co spra... Dobra, okej. Okay. No, finish. Wow, what a nice painting. On mnie pochwalił, widzicie? Ja ładnie rysuję. No, dajesz, następne pytanie, kozaku. Aha, czyli mam teraz coś smutnego narysować? Narysujemy Jima smutnego. bo musi kolejny dzień do roboty chodzić, rozumiecie to? Chłop musi, kurde, w niedzielę do pracy zasuwać, wy to czajcie, bo ja tego nie jestem w stanie skumać. Kurde, ty, ten Jim wyszedł trochę jakby Chińczykiem był, nie? O matko boska, ty. Sorry YouTube Administration, ja po prostu sobie lubię robić jajka, nie? Orange is an interesting choice for representing sadness. To mam narysować teraz swojego najlepszego przyjaciela i on liczy na to, że ja go narysuję, ta? To niech sobie liczy nadal. Ja narysuję Pixela. Pixela będzie bardzo prosto narysować, bo wystarczy tylko narysować takie kwadraciki, o. Zobaczcie. A dobra, tutaj taki niebieski kwadracik, bo Pixel reprezentuje Sonika, a tam reprezentuje Shadowa. That doesn't look very much like me. A, mam teraz siebie narysować? No to będzie bardzo trudne, nie? Jestem chuderlak, ważę 73 kg. Bardzo podobny, co nie? Do mnie. Powiedzcie, że tak. Could you paint me a picture of the person standing behind you? Mam narysować osobę, która jest za mną. Nie ma nikogo za mną. Ty! Ej, ty! Ej, on teraz się bawi w Painta na Windowsie 11, na którym ja jestem. Co on robi? Już nawet nie widać, co on tam pisze. Co ty tam, kurde, rysujesz? Już nawet nie widzę, co ty w ogóle piszesz, ty gościu, ty. Jakieś drzwi. Nikogo za mną nie ma. Ja się odwracam po raz kolejny i nikogo nie widzę. Nic nie szkodzi. Chciałeś po prostu mi ciśnienie podnieść. Ja to rozumiem. Co ty robisz teraz? No? Co ty, kurde, robisz? A! On chce dla mnie świat stworzyć. In a forest, with super tall trees and a cozy atmosphere, or in a field, with flowing grass and a comforting breeze. Ja ogólnie lubię bardzo lato i lubię bardzo wiosnę. Zamknij mordę, daj mi wytłumaczyć do końca, dobra? Bo ja nie mogę swoich myśli zebrać. Bardzo lubię lato i wiosnę, natomiast z tych trzech obrazków, które tutaj widzę, ja bardzo też lasy lubię i myślę, że do lasu bym wziął. No dokładnie. W końcu zaczynamy się rozumieć. Dog. Jakbym dał mu na imię? Dałbym mu na imię... Buruś. A czemu nie? Słodkie imię. Jakie następne pytanko? Jaki lubię czas, tak? W sensie tu pewnie chodzi o pory roku, tak mi się wydaje przynajmniej. Oczywiście, że lubię summer. No jesień to w ogóle nie wiem, kto normalny jesień lubi, a tym bardziej nie wiem, kto normalny zimę lubi. Weźcie, napiszcie w komentarzach, jeżeli wy zimę lubicie albo jesień, to wy się moimi widzami nie nazywajcie, nie? Bez kitu. Tylko summer. No, dobra, co masz następnego w zanadrzu? Większość osób uwielbia pizzę, ja też jestem zwolennikiem oczywiście pizzki, czy tam kebabów, czy innych tego typu szybkich dań, ale w tym wypadku napiszę spaghetti carbonara. O, carbonara. No oczywiście, że tak. I... Jakie ty masz do mnie pytanie teraz? A dlaczego ja cię nagrywam, tak? Bo nie wiem, bo cię lubię bardzo. Seemed to have an app open called OBS. And so I was wondering why you would be recording me. And since you have been looking at me, how about I look at you instead? That would be nice. So... Nie pokażę ci mojej pięknej twarzy. O kurde, ty, co to są za dźwięki w ogóle? Matko boska, on mi słuchawki zniszczy. Jest niewyżyty czy co? Co on odwala najlepszego? Tu jeszcze mi się... Jezu, dobra no. Co ty odwalasz w ogóle najlepszego? Ty w ogóle nienormalny jesteś? No jestem sam. Co chcesz jeszcze wiedzieć na mój temat? Się kurde nie wiem, na dekiel mu coś padło, zdecydowanie. Ma nierówno pod sufitem. Nie? I co zrobisz teraz, jak powiem, że nie? O, myśli. Czy istnieje życie po śmierci? Coś takiego chyba tak? A ja będę w opozycji, powiem, że nie. I co teraz? Aż nawet nie wiesz, jak masz odpowiedzieć na to pytanie. Widzisz, jak ja cię zagiąłem? To się nazywa mieć big brain, a nie tam kurde 2 IQ jak ty. Śmietniku różowy. Co on mi kurde... Co? Czy jestem świadomy swojego otoczenia? Nie, jestem głupkiem. Nie jestem świadomy. Co, jumpscare'a mi pokażesz teraz? Co ty odwalasz? Co? Mei? Kto to jest w ogóle Mei? Bo ja nie wiem. No ale dobra, powiedzmy, że jest. Co on tu odwala najlepszego, ty? To naprawdę zaczyna się creepy robić. Nie, nie mam. Bardzo szybko ci odpowiedziałem. Ekspresowo na te pytanie ci odpowiedziałem. Nie posiadam. No. Kogo mam zabić? Mei albo Shaza. Dlaczego miałbym Pawła zabijać? Nie no, z Pawłem to ja niejednokrotnie chcę jeszcze tam wypić oczywiście Kubusia Play, bo my nie pijemy alkoholu, ale nie znam tej Mei, więc no, sayonara Mei. O ty kurde kasztanie, kupujesz mi monitor, bez kitu, zobacz co ty mi za dziurę zrobiłeś. Więc Pawła uchroniłem w tym momencie. Bardzo dobrze, przynajmniej będę mógł z Pawłem nadal pić Kubusia Play. Nie wiem, zagrać sobie w jakieś gierki pokroju, gierki z Bakusia czy coś. Pozdrawiam cię Paweł, jeżeli to oglądasz. O, ostatnie pytanie moi drodzy. Nie, nie boję się ciemności. Już niejednokrotnie chodziłem po ciemnych lasach, byłem w ciemnych pokojach, nie, nie boję się. Ta? Chcesz się przekonać? Dobra, możemy się przekonać czy ja się boję, czy się nie boję ciemności. Fajna żarówa swoją drogą. Chciałbym taką. Weź mi Kinito, ogarnij. Czemu w ogóle zbijasz mi żarówę, ty? Nienormalny jesteś? Ty, fajnie to wygląda w ogóle teraz. Ta gra naprawdę, kurde, robi wrażenie, powiem szczerze. Z takiej niby pozornej, rysunkowej. Takie rzeczy się dzieją. No co, jesteśmy w pokoju, to wygląda jakbym spał teraz, ale to nawet nie jest mój pokój. To nawet nie przypomina mój pokój. I co? Mogę się tylko codziennie rozglądać, nawet się ruszyć nie mogę. Co tam jest u góry? Wiatraczek. Bardzo ładny. Polecam. O! Patrzcie! Kinito! Siema! Co tak patrzysz? Chcesz tutaj przyjść i się ze mną pobawić? Może pomógłbyś mi wstać, co? Aha, czyli ma mnie w dupie. Standardzik. Niby mój przyjaciel, a ma mnie w dupie. Można i tak. Ty, co to zadzwoniło? O! Drzwiczki się otwierają. Może pizza przyjdzie? Kurde, zgłodniałem trochę, muszę przyznać, bo tak na czczo się nie da grać, kurczę. Drzwiczki się uchyliły i co? O kurde, ty, spadło tam coś. Firana spadła. O, siema. Masz tą pizzę? Może, bo ja głodny, serio jestem. Zjadłbym coś, kurde, Kinito. I'm inside. Okej. Ej, no, coś mi się zatrzymało tutaj znowu. Kurde, no co jest z tą grą? Co ona odpierdziela? No, niby jesteś w środku mojego komputera, ale ty tam odklejone rzeczy od rzeczywistości gadasz. No, dobra. Weź szybciej, 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 szybciej. Nie gadajcie, że... Co ja mam teraz robić? Okej, no mam coś tutaj odblokować. Dobra, skoro on twierdzi, że to jest sprawdzone, no to powinniśmy mu zaufać. No, okej. I co ty mi tu teraz instalujesz, kurde, gnojku różowy, weź ty mi powiedz. A, ty chcesz, żebym miał uzupełnić swoje dane? Ty, kurde, cwaniaczku. Okej, nie mam drugiego imienia. Znaczy, dobra, Jones, dobra, dam siebie Stachu Jones. Damy, nie wiem, 1955, o, ale jaja, patrzcie jak ja śmieszek jestem. Patrzcie, widzicie, jak ja jestem dobry? Nie wiem. Ty, proszę mnie tutaj nie stalkować. O kurde, ty. Nie pozwolę ci, kurde, mnie tutaj stalkować, ty cymbale jeden. Już chciałeś to zrobić. Chciałeś mnie zdoksować, cymbale. Co ty teraz zrobiłeś? Could you just open the app called Command Prompt for me? Command... Co mam zrobić? CMD, no i co mam napisać w tym CMD? No to już mam po komputerze, dzięki moi drodzy, super gierka naprawdę, już mam po kompie, nie? Jestem po prostu genialny, sprowadziłem sam na siebie tą Sodomę i Gomorę, jak to Najka lubi mówić w swoich odklejonych wpisach na Twitterze. Dara, po raz 50 odpala się ten system operacyjny, więc mam nadzieję, że teraz masz coś dla mnie dobrego przyszykowanego, że nie będę musiał, nie wiem, się wstydzić. 8 znajomych? Kto teraz? A, Azdek jeszcze tutaj coś robi. Pozdrawiam cię, Azdek, bardzo serdecznie. Co ty zrobiłeś? Co ty odwalasz? We wouldn't want anything to take your attention away from my program, so we can just get rid of these unnecessary distractions. Ty czemu ty mi moich znajomych kasujesz? Ty, co jest grane? No sorry chłopaki, to on was wyrzucił, nie ja. Ja nigdy bym w życiu czegoś takiego nie zrobił. Dobra, co tu się odpierdziela? Weź ty. Stachu World. Patrzcie. Świat Stacha się odpala. Stachu's World. To jest mój świat, widzicie? Patrzcie na to, kurde. Dobra, spadaj stąd, zjeżdżaj stąd. Ty, ale ten title screen to trochę słabiutki jest. Byś się bardziej postarał, kurde, panie kolego. Tam jakieś drzewo mamy. Drzewo! Oddaj drzewo! Oddaj drzewo! O, prawym przyciskiem myszy możemy przybliżać i oddalać. Z jakiej gry ten dźwięk był? Z jakiejś gry był. Ty, tory tu są jakieś. To z Super Mario były dźwięki, przecież. No, i co? Jestem przy torach, no i co w związku z tym? Nie mogę iść nigdzie dalej. Ty, ciuchcia jest, elegancko, wsiadamy. Ty, mogę cię przesunąć, bo ty mi tam strasznie u góry przeszkadzasz, nie? Żebym się czepiał ciebie. W ogóle nagrywa się, aż muszę zerknąć. Czekajcie chwilę. Ty, nie mówcie, że nie nagrywało się przez ten cały czas. Albo się nagrywał czarny ekran, mam nadzieję, że nie, bo kurde trochę kibel będzie. Jezu, jak mi się nagrywał przez cały czas czarny ekran, to ja bym się chyba zachlastał, nie? Co tu się w ogóle dzieje? Ty, jakiś cyrk tu się zrobił, ty. Co jest? Ty, patrzcie, jakiś cyrk on nam zbudował. Welcome to Stacholand. O, patrzcie, Stacholand, normalnie, od buta. Ty, nie mogę tam wejść? Nie, no mogę tam wejść, pewnie, że mogę. Tu mamy jakieś miniaturowe wersje tego wszystkiego. O, mogę se poszczelać do kaczek. Bardzo lubiłem tego typu giereczki. Patrzcie jak trafiona, zatopiona. Normalnie sezon polowania na kaczki można uznać za otwarty. A tam w tle ten, tapeta z Windowsa XP. Ja to od razu rozpoznaję takie rzeczy. Dobra, chodź tu krecik. Krecik, krecik, zielony ma berecik. Na nosie okulary i buty nie do pary. Dobra, elo. Mamy, ogarnięte. Mogę wejść sobie na diabelski młyn? Zawsze chciałem wbić sobie na diabelski młyn. Patrzcie. Zawsze się bałem ogólnie diabelskiego młynu. Zamykaj te drzwi. Bo ja wypadnę stąd. Ej, Kinito, zamknij drzwi, proszę. Dziękuję. Ja się zawsze bałem wchodzić na diabelski młyn, jak były wesołe miasteczka u mnie tam w mieście. Więc mogę przynajmniej generalnie popatrzeć sobie na to z perspektywy gracza teraz, co nie? Chyba stąd nie wypadnę, co? Otworzysz mi drzwi? O, dziękuję. O, cała zabawa, szlak trafił, brzydko mówiąc, całą zabawę. Ale akurat kolejką to zawsze jeździłem w wesołym miasteczku, więc tu nie powinien być żaden problem. Dajesz, no, odpalaj, jedziemy. Ja się nie boję tego typu rzeczy, nie? Może trochę szybciej, co? Bo tak trochę wolność się to rozkręca. Tak delikatnie szybciej nie pogardziłbym troszkę, nie? I co, dajesz, dajesz, dajesz. Dobra, na razie widzę, że tutaj powolutku wjeżdżamy do góry. I co, będzie z górki w dół? Jo, zjeżdżamy do jakiegoś tunelu. Co to w ogóle jest za błoto tutaj? Tak, swoją drogą, jak widzicie, się tło troszeczkę zmieniło, bo ostatni raz, kiedy to nagrywałem, to było w nocy. Teraz już dzień jest za moim oknem, jeżeli tam widzicie po świetle. Ogólnie tak, musiałem sobie zrobić krótką przerwę, bo musiałem to wszystko poprzerzucać i stwierdziłem, że pójdę sobie spać jak cywilizowany człowiek o cywilizowanej drugiej w nocy. No i jesteśmy teraz tutaj, kontynuując te przygody z Kinito. Bardzo ubolewam nad tym. I swoją drogą pewnie zauważycie zmianę perspektywy kamery. Ja troszeczkę eksperymentuję, bo też nie chcę, żeby bezpośrednio tutaj była kamera, żebyście mnie od boku widzieli, więc za jakieś tam ścisłości z kamerą to serdecznie przepraszam. Jeszcze nie ogarnąłem się z perspektywą. Dopiero się tego uczę, jeżeli chodzi o nagrywanie kamery osobno i nie z telefonu, tylko z lustrzanki, ok? Dobra, mamy iść do X-a swoją drogą, więc tak też pójdziemy. Jest tu jakiś iksik. Co, mam zamknąć oczy? Okej, dobra, pa. Zamykam oczy. Nie widać mnie. Nie widać. Nic nie widzę, nic. Dobra, mam otworzyć oczy. Dobra, spoko. O, patrzcie, jaki ładny domek nam zbudował. Widzicie? Patrzcie, ten Kinito to jednak potrafił w budowanie, nie? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za taki piękny domek. Taki wymarzony, bym nawet powiedział. Co to za drzwi były? Mogę zamknąć? Zamykam. Dobra. O, jest i tutaj, patrzcie, wściekły biedronkarz, co nie? Wbijamy do tego pokoju. A, zamknięte są. Dobra, tutaj też są zamknięte. Ale tu już mogę wejść. Patrzcie, w ogóle, tu jest łazienka, mamy pralkę, mamy wszystko. No kurczę, pieczone, jak będę, nie wiem, spocony czy coś, to będę mógł chociaż, kurde, tutaj do pralki albo do zmywarki wrzucić, czy gdziekolwiek się da te ubrania. Co tu mamy? Tu jakaś książka jest. A, to jest ta książka New Beginning of Kinito. No, tu w ogóle kto to jest? Ty, to jest Timi. Ej, siema Timi. Paweł? Paweł z Timim rozmawia? Lol. Nie sądziłem, że oni kiedykolwiek się znają, ale spoko. O, tu mój piękny rysunek. Dobra, co tu mamy? Kupson Garrow Bio z Alcarazem rozmawia. No nie spodziewałbym się. I Patryk1303. Ty, Patryk, co ty tutaj robisz w ogóle? I oni jedzą to spaghetti? Ty, tu jest pusty talerz. Ej, w ogóle zostałem oszukany. Myślałem, że mi spaghetti tutaj zostanie ładnie narysowane. A, nie ma sygnału. Piekarnik nie działa. To działa. Toster działa, nie mogę nawet wejść w nim interakcję. A, tak, lodówka jest zapełniona tą spaghetti carbonara, spoko, bardzo fajnie. Ty, jest tutaj Buda, Buda dla mojego pieska, Buruś, oczywiście, że tak. Gdzie ta drabina jest, lol? Ej, dawaj mi drabinę, złodzieju jeden. Możemy dostać się do góry? Możemy dostać się do góry i tak też zrobimy. Łazienka. O, łóżeczko, ty, to jest ten pokój, gdzie tam zwłoki były, co nie? I jumpscare w ogóle wyskoczył wtedy. Taki totalny. A tu w ogóle co to za rozpierdziel jest? Jakiś klucz mamy. Chyba klucz na strych, co? O! Ty, dostaliśmy się. A, bo my tą drabinę wzięliśmy. Dobra. Spoko, spoko. I tu są te. Tu drugi klucz jest. Tu są te zabawki, te wszystkie inne rzeczy, co żeśmy musieli pomóc tej przyjaciółce, tej meduzie, temu prawdziwemu meduzie, temu medusce, fiu, zadymka, Kongo wariacie, wiecie o co chodzi. Dobra. To możemy sobie chyba stąd już iść. Nic tu po nas. Zobaczmy jeszcze następne pomieszczonko. Gdzie to pomieszczenie jest? To jest tu? Jo! To jest to pomieszczenie, co ja tworzyłem. I tu zwłoki były, leżały sobie. A tu jest... A, to jest komputerek i... Ty, pad od Nintendo 64, wy to czajcie? LOL. Ale jajca. No dobra, i co teraz? Co teraz? Co mogę teraz zrobić? Mogę sobie stąd wyjść. Dobra, to wychodzimy sobie z tego domku. Żeśmy zrobili sobie exploring na wysokim poziomie, muszę przyznać. Fajnie tutaj całkiem, muszę przyznać. Ty, a co to jest za obiekt? Ty, fontanna tu jest. Ej, a może wejdźmy z tą fontanną w interakcję, co wy na to? Fontanna jest kluczem, ale do czego? Ale tu się ekipa zmontowała, muszę przyznać. Nie, nie chcę z tobą zostać. Weź stąd wypad... Leave. What do you mean? No. After all we have been through, you would want to leave. Ale go żem skrzywdził. O, ale ja zły człowiek jestem, o nie! On dla mnie to wszystko zrobił, a ja od niego uciekam. Dobra, trzymaj się ciepło, miło było cię poznać. Spadaj tam na drzewo, nie jesteś mile widziany. Co tu się dzieje? A, tam jest ten mój komputer, tak? Ale ja mam, kurde, kwadratowy monitor. Masakra, Jezus Maria, to nie jest prawdziwy mój komputer. Jakaś piosenka teraz leci, co ja mam ją śpiewać? Nie, ja jestem słaby w śpiewanie w ogóle, weźcie mi, wyjdźcie z tą piosenką, nie? Jest bardzo ładna osobiście, nie? Muszę przyznać, ale no niestety ja nie dobry w śpiewaniu jestem, więc da się to jakoś przyspieszyć, nie wiem. Moim jedynym przyjacielem jest Pixel Deletro. To jest jedyny, to jest mój brat ogólnie, nie wiem czy słyszeliście, ale ja to co roku muszę powtarzać każdemu, że to jest mój prawdziwy brat. Najprawdziwszy. A i tam są w ogóle te screenshoty jak żeśmy grali podczas rozrywki, czyli co, my żeśmy gierkę już przeszli? Znaczy domyślam się, że to jest jakiś haczyk w tym ostatnim pytaniu od niego, czy chcemy z nim zostać, czy chcemy od niego uciec, bo mam wrażenie, że jest tutaj więcej niż jeden ending. Ja na razie zrobiłem ten ending chyba najlepszy, czyli po prostu uwolnienie się od niego. Chociaż zakładam, że inni stwierdzą, że najlepszy ending to byłoby zostanie z nim, ale no nie przesadzajmy już, no jakby szanujmy się i szanujmy swój sprzęt. To jest wirus, chciałbym przypomnieć. Natomiast może ogarniemy jeszcze jeden odcinek z tego, zobaczymy. Zależy jak się przyjmie ten odcinek, bo ten odcinek jest w dosyć chaotyczny sposób zrobiony, bo ciągle jakieś wiadomo, już pomijając fakt, że ja wycinam jakieś pauzy i tak dalej, to jest bardzo tak, przynajmniej starałem się dynamicznie go w miarę zmontować. No z samego surowego pliku to na bank wyjdzie godzina, wy pewnie dostaniecie o wiele skróconą wersję tego, co tutaj widzicie na ekranie. Natomiast czy zrobimy z tego drugi odcinek, to wszystko zależy od was. Czy wam się będzie przyjemnie oglądało moje zmagania z Kinito, czy też i nie przyjemnie. Wiem, że pewnie niektórych zawiodłem pod tym względem, że nie srałem co 2 sekundy w Majty, ale prawdę mówiąc już tyle horrorowych gier ograłem, że Kinito nie zrobił na mnie jakiegoś mocnego wrażenia, żebym miał tutaj zaraz zejść na zawał. Wciąż podtrzymuję to, że Outlast bardziej mi zrył psychę, aniżeli Kinito Pet, więc no to o czym świadczy, co nie? Ale nie będę też ukrywał, że Kinito w niektórych momentach powodował u mnie niepokój i to nadal będę podtrzymywał, natomiast żebym zesrał się w Majty i nie wiem, leżał pod stołem albo schował się kurde pod łóżkiem, to jeszcze nie ten poziom. Może jak wyjdzie sequel w postaci Kinito 2, no to może wtedy. Dobra, widzę, że tutaj leci kamera do góry. Kinito Pet. No, gra stworzona przez użytkownika Troj, podłoga N, co jest, tak jak mówiłem, nawiązaniem do Trojana, wirusa, konia trojańskiego. I fajnie, naprawdę, bardzo przyjemna gierka, muszę przyznać. Wiadomo, że ja jestem smutny, że dopiero teraz to nagrywam, bo powinienem to wiele wcześniej, tak jak wszyscy, ale niestety choroba zrobiła swoje. A ja nie lubię nagrywać, kiedy jestem chory. To taka ciekawostka. A, to jeszcze nie jest koniec. Ale dla mnie to jest już koniec. Ja w tym momencie się wycofuję i proszę mi tu zmienić z powrotem tapetę, bo ja nie mam takiej tapety. Bardzo brzydka tapeta, nie podoba mi się to. Kinito, ty kurde różowy, czy tam fioletowy. Aż nie mam nawet określenia na ciebie. Zmień mi tą tapetę do cholery jasnej, to nie jest moja tapeta.